Jesteśmy w wyjątkowym miejscu, we Fromborku. Dziś tutaj gości TVP Nauka. Nie mogło nas zabraknąć w roku Mikołaja Kopernika, bo właśnie tutaj przez ponad 30 ostatnich lat żył Mikołaj Kopernik. Tutaj jest po naszej lewej stronie, państwa prawej stronie, wieża Mikołaja Kopernika. Tuż obok, w archikatedrze, Mikołaj Kopernik został pochowany, o czym dowiedzieliśmy się w sumie nie tak dawno, bo poszukiwania grobu Mikołaja Kopernika trwały bardzo długo. I dzisiaj stąd nasze specjalne wydanie. To specjalne miejsce, bo to tutaj Mikołaj Kopernik pracował, tutaj żył ponad 30 lat, pełnił wiele funkcji administratora, kanonika, był również przez pewien czas pełniącym obowiązki biskupa warmińskiego. O tym, że został pochowany w katedrze fromborskiej, wiedzieliśmy już od samego początku, ale dokładnie w którym miejscu, o tym dowiedzieliśmy się dopiero niedawno. Jesteśmy tutaj we Fromborku. Marta Kielczyk i Robert Szaj, twórca i pomysłodawca TVP Nauka. Za nami teleskopy. Wprawdzie Mikołaj Kopernik poradził sobie znakomicie bez nich, bo to on zrewolucjonizował świat i powiedział, gdzie jest tak naprawdę słońce. I proszę państwa, doświadczeń nie może zabraknąć podczas naszego spotkania. Paweł Piszczałka, popularyzator nauki, wraz z nami i z gośćmi tutaj zgromadzonymi, no i takimi, którym tłumaczy. I takimi narzędziami, które pomagają tłumaczyć otaczający nas świat. I jak on się wiąże z Mikołajem Kopernikiem? Mikołaj Kopernik był na pewno osobą bardzo ciekawą świata, którego otacza, i próbował go zrozumieć z wielu różnych punktów i dziedzin. I to, co ja tutaj próbuję zrobić, to zastosować jakby narzędzia, które nam są dostępne w naszych czasach, żeby tą samą ciekawość Mikołaja Kopernika obudzić we wszystkich możliwych ludziach. Pawle, nie wiem, czy wiesz, ale Mikołaj Kopernik obserwował m.in. planetę Mars i ja widzę coś, co na Marsie, czego na Marsie jest bardzo dużo, bo jest bardzo dużo suchego lodu. Dokładnie tak. To jest właśnie jedno z narzędzi, które używam, czyli suchy lód. To jest zamrożony dwutlenek węgla. I dlaczego na Marsie? Na naszej planecie czapy lodowe na biegunach są skonstruowane z wody, czyli z lodu, którego znamy. Na Marsie spadają nieco inne warunki i czapy polarne na nim są zrobione właśnie z suchego lodu, czyli z zamrożonego dwutlenku węgla. Ale to jest substancja, którą możemy spotkać w całym wszechświecie. Jeśli kiedykolwiek mieliście okazję obserwować kometę, wiele z nich składa się właśnie w dużej części z dwutlenku węgla. To co robimy z tymi chrupkami? Co z chrupkami? Chrupkami robimy coś takiego, że zawsze chcę próbować moim widzom i odbiorcom przekazać, że nauka zamienia nudne rzeczy w bardzo ciekawe. I takie nudne, mało interesujące chrupki kukurydziane, które nie mają żadnych przypraw w sobie, staną się bardzo ciekawe, jeśli użyjemy trochę nauki do nich. I my użyjemy trochę nauki w postaci ciekłego azotu. To jest substancja zimniejsza niż dwutlenek węgla. Co mam z tym zrobić, Paweł? Proponuję wrzucić do środka. Wrzucam, ja wam pokażę, że to są zwykłe chrupki, można każdą z nich po prostu zjeść. Ale jeśli wsypiemy chrupki do suchego lodu, do dwutlenku, do azotu ciekłego, przepraszam, to ciekły azot wsiąknie do tych chrupek i one przestaną być takie nudne dzięki temu, że właśnie napiją się jakby ciekłego azotu. Możemy jeść już, czy jeszcze musimy? Myślę, że tak. Odważnych zapraszamy też do Zobaczcie, nas. Zobaczcie, to my co próbujemy. A, teraz proszę bardzo. Jest Robert. Działa, to działa, to działa. Kto jeszcze? Kto proszę, jeszcze? Proszę się częstować, no a my jesteśmy od razu ciekawi reakcji. Proszę. Tutaj Jakub ze Stanów Zjednoczonych wraz z nami. No jak te doświadczenia, jakie wrażenie robią w takim szczególnym miejscu? Są to ogromne wrażenia i zawdzięczamy to oczywiście Stowarzyszeniu Wspólnota Polska, które my jesteśmy partnerem Dokładnie, też jako Polskie Stowarzyszenie Młodzieży w organizowaniu tak zwanego Kopernik Camp, gdzie młodzież właśnie może nie tylko integrować się w środowisku swoich rówieśników z całej Polonii, z wielu krajów świata, ale też poznawać świat śladami Kopernika. Bożena i Sofia przyjechały do nas z Białorusi. Ty z Stanów, dziewczyny z Białorusi. Czego dowiedziałyście się już o Mikołaju Koperniku? O, no naprawdę dużo czego dowiedzieliśmy i nigdy naprawdę nie wiedziałam, że on tu zmarł. No, naprawdę. I mi bardzo miło, że jest taki, można powiedzieć, to projekt Kopernika, który zaprosił. I naprawdę dużo czego ciekawego poznałem. I poznałem dużo miłych, fajnych ludzi i dziękuję za to. A ty czego się dowiedziałeś o Koperniku? Dowiedziałam się naprawdę dużo różnych rzeczy, gdzie narodził się, gdzie zmarł, co robił, gdzie studiował, co w ogóle. Dużo rzeczy o jego życiu, tak. Otóż to, proszę państwa. A jeśli chodzi o naukę, to właśnie młodzi ludzie i młode talenty rodzą się chociażby na takich spotkaniach. Tak, i rodzą się w laboratoriach przyszłości.
Cel jest prosty, zajęcia mają być ciekawe i angażujące. Laboratoria przyszłości zmieniają szkoły w nowoczesne placówki, które sprzyjają odkrywaniu talentów i rozwijaniu zainteresowań. Dzięki rządowemu wsparciu nauka poprzez eksperymenty w zakresie technologii, inżynierii czy matematyki staje się faktem. Szkoła przyszłości to przede wszystkim taka szkoła, która rozwija kompetencje przyszłości, te, których potrzebujemy dla rozwoju polskiej nauki, polskiej gospodarki, no i w konsekwencji oczywiście rozwoju całego naszego kraju. To szkoła, która jest po pierwsze dobrze wyposażona, ma ten sprzęt, który jest potrzebny, żeby te kompetencje rozwijać. Po drugie, szkoła, w której uczą osoby, które ten sprzęt są w stanie wykorzystywać. I po trzecie wreszcie, szkoła, która uczy tego, co naprawdę jest potrzebne i tych umiejętności, tych kompetencji, które będziemy potrzebowali dla rozwoju naszego kraju. By zajęcia były atrakcyjne, niezbędne jest odpowiednie wyposażenie. Dziś wzrost innowacyjności, umiejętności matematyczne czy przyrodnicze są ważniejsze niż kiedykolwiek. Pomaga taki sprzęt, gogle VR, które w ramach programu Laboratoria Przyszłości kupuje coraz więcej szkół. Ale lista wyposażenia jest długa i różnorodna. Laboratoria Przyszłości to jest przede wszystkim w ogóle największa inwestycja w nowoczesną edukację, jaką kiedykolwiek poczyniło państwo polskie. To jest 1 200 000 000 zł, które trafił do wszystkich 15 tysięcy szkół podstawowych w Polsce, właśnie z przeznaczeniem na ten sprzęt, który rozwija te kluczowe kompetencje. To są właśnie drukarki 3D, roboty edukacyjne, gogle wirtualnej rzeczywistości, mikrokontrolery. To jest sprzęt, który trafił do już 3 milionów uczniów, żeby oni właśnie byli w stanie uczyć się tego, co jest kluczowe. To jest współpraca, to jest analityczne myślenie, to jest samodzielne podejmowanie decyzji i to jest wreszcie samodzielne zdobywanie wiedzy, bo musimy pamiętać, że nasza gospodarka, nasz stan wiedzy cały czas ewoluuje i to jest właśnie piękne i ta umiejętność jest dla nas absolutnie kluczowa i ten sprzęt, tego typu wyposażenie jest czymś, co w Polsce funkcjonuje, a kraje Zachodu dopiero to uruchamiają. Włochy na przykład uruchamiają bardzo podobną inwestycję dopiero teraz. Dopiero w tym momencie ten ruch się zaczyna, więc Polska, można powiedzieć, tutaj bez cienia fałszywej skromności, jest naprawdę pionierem w tej dziedzinie. Laboratoria Przyszłości to już nie tylko szkoły. Według nowego rozporządzenia z akcji skorzystają także instytuty badawcze, instytucje kultury, organizacje harcerskie czy polskie placówki edukacyjne za granicą. To inicjatywa realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech. Korzystać mogą też uczestnicy takich spotkań jak to dzisiejsze we Fromborgu, gdzie jest TVP Nauka, bo mamy takie laboratorium przyszłości, mamy takie gogle, przez które można poznać świat, wszechświat, przeszłość, tysiące lat wstecz. I gości, którzy nam o tym opowiedzą. Monika Lentacz oraz Paweł Grącki, edukatorzy laboratoriów przyszłości. Tak. Co jest najdziwniejsze dla uczestników warsztatów, jeśli chodzi o drukarki 3D, jak ta? Co się tutaj drukuje w tej chwili? Najdziwniejsze jest chyba to, że te elementy, tutaj nasze gadżety, powstają od razu połączone. Że my tego nie musimy łączyć, bo wychodzi z drukarki po prostu już gotowy projekt. Czyli żeby zrobić takiego oto stworka, kiedyś trzeba byłoby bardzo długo męczyć się i pracować, a są również takie stworki, których nigdy byśmy nie zrobili, a dzięki technologiom takim, które tutaj pokazujemy i które są dostępne dzisiaj dla dzieci i dla młodzieży, możemy takie zabawki chociażby, ale też pomocy naukowe sobie samemu wdrukować. A to jest dokładnie zabawka, czy to jest ta jaszczurkopodobna rzecz? To co to jest? Tak, możemy wykorzystać na przyrodę, na biologię, w edukacji, tak, ale też jako gadżet, jako brelok, jako po prostu też jako sensoryczna zabawa. Jak pan sądzi, czy za jakiś czas zamiast normalnych drukarek w domu wszyscy będziemy mieli takie drukarki 3D? Myślę, że drukarki 3D są przyszłością i tak naprawdę kwestią pewną jest to, że w prawie każdym domu taka drukarka będzie, bo dzisiaj drukujemy akurat tutaj może gadżety, tak? Ale tak naprawdę możemy wydrukować bardzo różne rzeczy, bo możemy wydrukować, nie wiem, zestawy albo zestawy, tak? Możemy wydrukować uchwyt do łazienki, który się urwał, i tak dalej. Nie musimy iść szukać, tylko możemy po prostu to sobie wydrukować. To co jest celem w ogóle całego programu Laboratoria Przyszłości? Uświadomienie tego, jak ważnym elementem jest chociażby sam druk 3D, modelowanie 3D i wzbudzenie tak naprawdę chęci poznawania tej technologii, bo dzisiaj, jeżeli nauczymy dzieci, młodzież korzystania z tej technologii, to za parę lat będziemy mieli tak naprawdę bardzo dobrze wykwalifikowanych specjalistów, między innymi od modelowania 3D, które jest wykorzystywane dzisiaj od zabawy po przemysł. Wprawdzie widać, jak to się robi, ale gdyby można było opisać dla ludzi, którzy pierwszy raz w życiu widzą właśnie w tej chwili w naszym programie drukarkę 3D, na czym polega druk 3D? Skąd się bierze
ten zielony materiał na drukarce? Ten zielony materiał to filament, który tak naprawdę jest z kukurydzy. My używamy filamentów biodegradowalnych, żeby nie zanieczyszczać naszego środowiska. I cóż, ekstruder go pobiera, czyli ta część tutaj drukarki, która też zaznaczam, bo że nasza cała drukarka, nie wiem czy Państwo zauważyliście, jest wydrukowana inną drukarką 3D. Nie. Tak, naprawdę dokładnie. Proszę się przyjrzeć, drukarka? Elementy tutaj, takie, w których widać, bo tak jak widzimy na naszych wydrukach, są warstwy, tak? Tak. Bo ta metoda polega na tym, że... O to chodzi, że... do 3D. Dokładnie, że nie układamy tekstu, warstwę po warstwie, dokładnie. Tekst na tekst. Tak, tak. Tak. Więc pobiera ekstruder, dysza rozgrzewa się do, tutaj w naszym przypadku mamy ustawioną na stopień 215 i wychodzi nam już tutaj za chwileczkę, dosłownie mamy tutaj podłącz na 31 minut, będzie gotowy taki gekon. Czy takie urządzenia dzisiaj są już codziennością w polskich szkołach? Każda szkoła, która bierze udział w naszym projekcie Laboratoria Przyszłości, zakupiła taką drukarkę. Czyli każdy uczeń tak naprawdę może sobie drukować, pobierając z aplikacji czy z internetu wzory i projekty i samemu drukować sobie pomoce naukowe albo chociażby zabawki. Dokładnie, a ogranicza nas tylko wyobraźnia. A jeśli chodzi o taką informację zwrotną, jak się sprawdzają, co rodzice mówią, kiedy dzieci wracają i opowiadają tak niestworzone rzeczy? Powiem tak, to jest tak naprawdę bardzo, bardzo miłe, kiedy na przykład wychodzą od nas z zajęć, tak? Bo one bardzo często mówią, że po raz pierwszy mogły dotknąć, zobaczyć i tak naprawdę wychodzą bardzo zafascynowane tym, że mogą zrobić coś same. Tak? I to nie chodzi tylko na przykład o drukarkę 3D, ale nawet o długopisy 3D, z którymi mogą gdzieś tam miały pierwsze... Tutaj obok mamy zresztą, mamy obok, tak, z którymi nawet jako pierwsze takie zetknięcie z drukiem 3D jest dla nich fascynujące, a potem przekłada się to na to, że chcą same projektować i same coś budować, tak? No bo to na przykład tą figurkę dostaliśmy od uczniów, którzy sami to zaprojektowali i sami wydrukowali. No dziękujemy. I tak się rodzą polskie talenty. Tak, tak się rodzą polskie talenty i szanowni Państwo, druk 3D to również przyszłość druku w kosmosie. W kosmosie w przyszłości właśnie tę technologię będziemy stosować, by budować bazy na Księżycu, czy budować części zamienne do urządzeń, które nam się tam daleko na Księżycu czy na Marsie popsują. Ale zanim to się stanie, stacja i misja JUICE doleci do Jowisza i będzie badała największą planetę w Układzie Słonecznym. O zaangażowaniu Polaków w misję JUICE już teraz. Misja JUICE to wielkie międzynarodowe przedsięwzięcie. Wśród liderów tego projektu są naukowcy z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Profesor Hanna Rotkel kieruje pracami naukowymi konsorcjum odpowiedzialnego za jeden z kluczowych instrumentów misji. Pełni funkcję zastępcy głównego badacza. My postanowiliśmy stworzyć konsorcjum, które opracowało program wyprawy w okolice Jowisza i badania przede wszystkim jego księżyców lodowych. Zgłosiliśmy się na konkurs, wygraliśmy z innymi projektami. W Polsce powstały także elementy kluczowej aparatury dla misji JUICE. Naukowcy i inżynierowie z Centrum Badań Kosmicznych opracowali podsystemy do 2 z 11 instrumentów badawczych na pokładzie sondy, eksperymentu fal radiowych i plazmowych oraz eksperymentu fal submilimetrowych. To, co widzimy tutaj, jest to model strukturalny elektroniki, którą musieliśmy dostarczyć. Ona składa się z ten mniejszy bloczek H3, tutaj jest to komputer pokładowy i później 3 kolejne podsystemy to jest zestaw zasilaczy. Transport aparatury w miejsce pomiarów, czyli do Jowisza, trwa długo, bo do około 8 lat, co wiąże się z narażeniem na dużą dawkę radiacji. W związku z czym aparatura oprócz normalnych wymagań takich jak termiczne czy wytrzymałościowe musiała jeszcze wytrzymać dość pokaźne dawki promieniowania. Jak mówią inżynierowie, którzy pracowali przy aparaturze dla sondy JUICE, przygotowanie elementów tej misji stanowiło szczególne wyzwanie. Układ jowiański jest bardzo nieprzyjazny, jeśli chodzi o środowisko. Po pierwsze, lot do niego jest bardzo długi. Po drugie, same warunki panujące w otoczeniu Jowisza są trudne dla całego tego sprzętu, który my wykonaliśmy i który ma zadziałać w tych trudnych warunkach. Polski udział w misji JUICE to także przykład spotkania nauki i biznesu. Rozkładane anteny do badania fal radiowych i plazmowych w środowisku Jowisza powstały w warszawskiej firmie Astronika we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych.
Wydawałoby się, że to jest proste urządzenie, natomiast bardzo dużym wyzwaniem było tak naprawdę zrealizowanie całej konstrukcji, która mieści się w masie 1,3 kg i spełnia wszystkie wymagania środowiskowe misji. Nasz wkład był rzeczywiście duży. My przez ten czas się bardzo wiele nauczyliśmy. To nam dało taką pozycję, że w tej chwili jesteśmy dobrze zauważalną grupą w Europie i jesteśmy zapraszani do nowych misji. W sumie w pracach przy misji JUICE brały udział jednostki badawcze oraz firmy z 16 krajów europejskich oraz Stanów Zjednoczonych, Izraela i Japonii. Udział polskich naukowców oraz inżynierów był kluczowy dla całego przedsięwzięcia. Wraz z panią profesor Hanną Rotkiel byłem na starcie misji JUICE w Gujanie Francuskiej. Naprawdę niesamowite przeżycie, nie tylko związane z samym startem, ale ze spotkaniem ze wszystkimi naukowcami na świecie, którzy budowali tę sondę, która już za kilka lat dotrze do Jowisza i będzie badała największą planetę w Układzie Słonecznym. A skoro misja JUICE to także rakieta, rakiet nie może więc zabraknąć u nas na naszych warsztatach, które prowadzi wraz z nami pan Tomasz Jakubowski, Polskie Towarzystwo Rakietowe. Jak dzieci się spisują? Czy to są przyszli budowiczowie rakiet? To jest wspaniały materiał. Dzieci i młodzież, poprawię wspaniały się wspaniały materiał, z którego wyrzeźbimy przyszłych inżynierów, którzy to dzisiaj zaczynają od lotów zapoznawczych, od małych rakiet, ale za kilka lat pójdą na Politechnikę i będą tworzyć polskie programy kosmiczne. Tomku, miejmy nadzieję. Jakich kompetencji można nauczyć się budując, sklejając te papierowe modele rakiet, które oczywiście mogą, jeżeli tylko wyposażymy je w niewielki silniczek, polecieć już sobie w powietrze na kilkadziesiąt metrów? Jak najbardziej. Składanie rakiet to połączenie nauki i zabawy. Nauka polega na tym, że wymaga od nas staranności montażu, I przemyślenia tego, co jest potrzebne, aby lot udał się według naszych zamierzeń, a nie przypadku. Sam lot jest już weryfikacją naszych założeń, czyli tego, jak starannie wykonaliśmy model. Jest też potwierdzeniem naszych założeń, tak, które na samym początku ustaliliśmy. Malwinko, jestem ciekawa, czy budowanie rakiety to trudna rzecz? Trochę, bo czasami no nie jest łatwo, ale jak się posłucha osoby, która pomaga nam, to jest nam prościej oczywiście to zrobić. A mogłabyś mnie teraz nauczyć, jak się robi taką rakietę, taki model? Najpierw musimy mieć taką tubkę. Tak. I musimy mieć takie różne elementy, które dostajemy w takim specjalnym wyposażeniu. I mamy taką linkę tutaj, która też mamy taki spadochron, który naszą rakietę, jak wystrzelimy już ją, to pomoże jej spaść i żeby ona nie wylądowała i nam strzeliła w ziemię i po prostu albo się połamała, albo coś jej się stało. No świetnie. Jesteś pewna, że ta rakieta poleci? Nie jestem, ale myślę, że powinno się udać. Ja mam pytanie do Malwiny, czy chciałabyś kiedyś polecieć taką prawdziwą rakietę w kosmos? Chciałabym. No i właśnie. Który kierunek w kosmosie interesuje cię najbardziej? Chyba właśnie Księżyc. To chyba przyszła polska astronautka, następczyni Sławosza Uznańskiego, który już niedługo będzie leciał w kosmos. Ale my do Tomka jeszcze mamy tutaj, właśnie Tomek pomaga kolejnym uczestnikom naszych warsztatów budować kolejną rakietę. Gdy już nauczymy się budować takie rakiety, to jaki może być kolejny etap rozwoju takich ludzi, którzy zaczynają swoją zabawę od modelarstwa rakietowego? To są modele kontaktowe, czyli takie, które mają zapoznać młodych ludzi z tą pasją, która jest nie tylko modelarstwem, to jest też sport. Kolejnym krokiem, który przewiduję, to zapraszam do zapisania się do Polskiego Towarzystwa Rakietowego, gdzie zrzeszamy członków z całej Polski i nie tylko. W tym stowarzyszeniu budujemy coraz to większe rakiety, wznosimy się na wysokie pułapy. No właśnie, jak duże te rakiety budujecie, jak wysoko latacie? W warunkach amatorskich jest możliwe stworzenie rakiety w domowym garażu, która jest w stanie polecieć na wysokość do 10 km. Czyli bardzo wysoko, czyli ja bym się bał już takiej rakiety, Marta. Ale jak to się dogadać z tymi, którzy latają zawodowo w przestrzeni powietrznej? Co do pierwszego pytania o bezpieczeństwo, założenie nasze jest takie, żeby kształtować te nasze zachowania, czyli przygotować adeptów tak, żeby wykonywali swoje rakiety w sposób bezpieczny, aby nikomu nie zagrażać i czerpać z tego samą satysfakcję. Jeżeli chodzi o kontakt z być może przyszłymi astronautami lub agencjami, to uczestnictwo w Polskim Towarzystwie Rakietowym stanowi doskonałą bazę, ponieważ już jesteśmy obyci, rozwija w nas to pasję, którą potem możemy przekształcić na przykład w studia, tak? Studia techniczne, z których to już wystartujemy być może na nasze polskie
stanowiska startowe. Tomku, dziękujemy bardzo i wracamy do warsztatów rakietowych. Dwa słowa, pasja i studio tutaj skłaniają mnie do tego, żeby zapowiedzieć nasze kolejne spotkanie, ale po raporcie naukowym, bo widzimy się tu we Fromborku o 15.30. Ale wcześniej raport naukowy. Oczywiście, to jest taki program podsumowujący co tydzień dokonania polskich i światowych naukowców, jeśli chodzi o zdobywanie wiedzy, wykorzystywanie tej wiedzy w codzienności, ale i w kosmosie. A o 15.30 spotkamy się w miejscu wyjątkowym, bo zajrzymy do kuchni, do sypialni, ale przede wszystkim do pracowni Mikołaja Kopernika. Bądźcie Państwo z nami.